Jak sprawdzić układ awaryjnego opuszczania podestu? Awaryjne opuszczanie podestu nożycowego odbywa się zazwyczaj za pomocą cięgna. Cięgno jest połączone z zaworem opuszczania, a pociągnięcie spowoduje otwarcie zaworu i opuszczenie platformy. Podczas awaryjnego opuszczania nie działają systemy zabezpieczające, zatem należy stale kontrolować otoczenie i urządzenie i upewniać się, że jest bezpiecznie. W innych podestach wysięgnikowych najczęściej awaryjne opuszczanie odbywa się za pomocą pompki ręcznej albo pompki hydraulicznej z napędem elektrycznym.